dzisiejszym odcinku. Co jest za chuj? Nie padł? Padł. Jasna dupa. Kurwa mać. Ja myślę, że on wróci, słysząc... Kurwa, co jest? Słyszę coś. Zaczynajmy. Plan jest taki, żeby dostać się na lotnisko. Wyszedłem od tradera, kupiłem Lara. Mam tylko jego, ale z dwoma magazynkami. I zmierzam na lotnisko po jakieś gany, żeby później opchnąć je u tradera. Już drugiego tradera. Długa droga, pewnie niebezpieczna, ale... Z drugiej strony będzie rozrywkowo, tak mi się wydaje. Zobaczymy. Okej, jestem na lotnisku, znalazłem parę gunów. Znalazłem MK17, M4A1 i M24. Wcześniej jeszcze znalazłem Tundra S. Myślę, że jest to wystarczająca ilość ganów, żeby już wracać, bo zaraz mogę zginąć i tak to wszystko nie będzie miało sensu, więc wracam na tą chwilę. Taktyczny odwrót robię. Aha. Jeszcze tak, jak coś mi się nawinie, to jeszcze przeszukam. Ale niewątpliwie tutaj jest niebezpiecznie. O, SK, ale akurat... Mam lepsze rzeczy, więc pogardzę tym razem. Dobra, spadam stąd jak najszybciej. Usłyszałem strzały przed chwilą, nie wiem skąd. Widzę, że ktoś zginął z bliska, z 5 metrów. Z USG-45 to wcale nie jest jakaś dobra, jakaś świetna broń. Szkoda, że nie usłyszałem dokładnie skąd. Się tam wybrał. Ale to nie było aż tak blisko. Widzę DMC military base. Zerknę na szybko, czy nikogo tam nie ma. W sensie z daleka zerknę. Najpierw odczaję to wzgórze, bo ktoś na nim jest, to w międzyczasie on może mnie wyhaczyć. No nie widać za bardzo. Mam lornetkę? Mam. Dobra. Muszę wywalić broń. Bo nie starczy mi miejsca. Lornetka. I z lornetki wzgórze lepiej widać, ale mimo wszystko jest daleko. Mimo wszystko słabo. Dobra, na szybko baza czysta. Wstępnie bezpiecznie, ale i tak nie chcę przebiegać zbyt blisko, bo to jest otwarte pole przy bazie samobójstwa. Pójdę lekko naokoło. Widzę gościa, kontakt. Biegnie polem. No, ciężko będzie go uszczelić, cholera. Naprawdę ciężko, nie wiem ile to jest metrów. Pewnie ze 200, nastawię na 200. Może się zatrzyma.
zabity. Mam nadzieję, że nie miał chłopaka albo dziewczyny. Jeśli miał, to jest po mnie na środku pola. Tak jak ja go zabiłem, tak zabije mnie jakiś jego kolega. Może był przynętą? A jego kumpel jest na wzgórzu. Tak też może być. Zobaczymy. Ty, gdzie on jest? Kurde, zawsze mam problem ze znalezieniem ciała, no. Minąłem go do cholery. Szlak. Tracę czas, niepotrzebnie tracę czas. Fatalnie. Fatalnie z mojej strony to wygląda. Tam jest, dobra, mam go. To jestem naprawdę w złej pozycji. Nie jest dobrze. Ale chyba nikogo nie miał. Nie ma opaski, raczej wszystko jest dobrze. O, od razu hełm sobie wezmę. Hełm dla mnie. Co jest, kurde? O. Hełm. Miał jakiś pistolet, miał USG, no to z tym by sobie nie poszalał. Nawet tego nie biorę. Co tutaj jeszcze ciekawego jest? Magazynki? No, ciekawie. Magazynek dolara. Już nie zmieszczę. Dobra. Było miło, sorry, że tak się skończyło. Idę na samobójstwo. Nie, spadam w krzaki jednak. Kogoś te strzały mogły przywołać. Jestem głodny przy okazji. No ale to była też niemądra decyzja z jego strony, żeby tak środkiem pola biec. No to prosił się. Gdybym ja teraz biegł środkiem pola i zginął, no to niestety no, nie mogę mieć pretensji. Głupota. Powinienem mieć nawet wyrzut do siebie. Głupota. Mogę pokampić chwilę na to ciało, ale zanim on tu przybiegnie, nie będę tutaj czekał 20 minut. Nie ma sensu, żeby znowu go zabić, to aż mi szkoda. Ktoś mógł się cofnąć z lotniska, że to jest droga też powrotna do tradera, żeby sprawdzić, co się dzieje. Muszę mieć oczy dookoła głowy teraz. Ale muszę przede wszystkim też zjeść. Naładuję sobie magazynek w tym czasie, bo wystrzelałem cały magazynek na niego. Też jego zachowanie w pewnym momencie stanął. Po prostu stanął na środku pola. Strzelałem do niego wcześniej, no to nie wiem, myślał, że już sobie odpuściłem, czy co? Nie podnosił ręki, żeby jeszcze podniósł rękę, tak? Że poddaje się, jest na środku pola. Podniósł rękę, no to bym go nie zabił pewnie. No ale stanął po prostu, no i nic. I nawet patrzył w moim kierunku trochę, więc... no więc musiałem zrobić, co zrobiłem. Ale dobra, jeszcze minutę tu pobędę i spadam do tradera posprzedawać. Cholera, dwa gany na wieży. To się rzadko zdarza i to tundra. Zamienię sobie może M4. Co ja tu mam jeszcze? No tak. M4. Już niedługo będę u tradera. Mam nadzieję, że po drodze nie natknę się już na nikogo. Ewentualnie tego gościa, którego zabiłem i który biegnie teraz do swojego ciała. Prawdopodobnie. Chętnie bym go spotkał. Dałbym mu jakiegoś gana. Znaczy powiedziałbym mu, że tam na wieży myśliwskiej są dwa gany, więc może je wziąć i sprzedać. Dzisiaj zbudowaliśmy, znaczy moi koledzy zbudowali bazę, ale nie dane mi było nawet do niej wejść, bo zostaliśmy zaatakowani przez inny klan i baza została nam odebrana niestety.
Doszedłem szczęśliwie do tradera, udało się. No, myślę, że na dzisiaj zakończę moją przygodę. Jest jeden kill na liczniku, nie jest źle. Myślałem, że to będzie koniec mojej dzisiejszej przygody, ale steamowałem się z gościem, któremu dałem wcześniej jakieś 1600 zł. Kupił sobie ubranie zamiast ganów, no ale cóż, no za 1600, no kupił sobie w sumie pistolet. No i powiedziałem mu, że mam jeszcze pół godziny gry i że mogę za nim podążać, po prostu będę go krył. Ot tak. Podziałam jako ochroniarz. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie, w co on się wpakuje, a ja razem z nim. Pewnie jest podejrzliwy, lekko teraz wyciągnąłem broń. Opuściliśmy bezpieczną strefę. No ale bez przesady, po co miałbym go zabijać? To jest zbędna sprawa. Sam mu dałem pieniądze, więc. Więc niech się mnie nie boi. Na razie. Jak znajdzie karabin maszynowy, no to wtedy. Wtedy będzie inna sytuacja. O, sprawdzi sobie wieżyczkę. Szuka broni. Bo ma tylko pistolet, tak? To trochę lipa. Więc tam nie ma nic, okej. Ja tak mówię, żeby mnie się nie bał i tak dalej, ale może się okazać, że jak znajdzie gana, albo jak na chwilę uśpię swoją czujność, to on mi może kulkę wpakować. Mam przy sobie lara, mam tundrę, łakomy kąsek dla kogoś, kto ma tylko pistolet. No, zobaczymy, byłoby to ciekawe, no i bardzo niemiłe z jego strony. Ale takie jest życie. O cholera, poznaję tą bazę, to jest myszkino. Dookoła lasy, na szczęście to on idzie rutować. Tutaj może być naprawdę grubo. Dobra, będę go osłaniał. Będę go osłaniał. Ile tam jest do myszkino? Wyznaczę sobie mniej więcej odległość. Dobra, 200-300 metrów. Gdzie on jest, nie wiem, zniknął. Gdzieś pobiegł może naokoło. Ja tutaj po kampie. Jest zombie. No tutaj może być grubo. Jest i nasz przyjaciel. Jest. Co on robi? Walczy z nimi na pięści. Nie wiem, czy słyszał mój strzał, czy nie, ale nie, no nie trafiłem. Nie wiem dlaczego. Albo coś mnie przycięło, nie wiem. Dobra, co on robi konkretnie? Może ja bym go bardziej osłaniał jednak, niż patrzył, co on robi. Muszę się napić, ale chyba nie jest to czas. Cholera. Było to daleko, raczej nie zdąży nikt tutaj przybiec. Dobra, to nasz kolega. Ci, którzy się teraz strzelają, pewnie zmierzają w kierunku tej bazy. Więc musimy się szybko zawijać.
się, nie do końca. Nie. Dobra, ola. Wracam. Tu mam niezły widok. O, Magana. No i będzie chwila prawdy, bo trochę mnie martwi widok jego z Ganem. Tracę przewagę. Ten związek robi się powoli niebezpieczny. Dobra, napiję się mimo wszystko. Gdyby widział, co ja robię. Dobra. Nie widzę. Żyje. Nigdzie go nie widzę. Mam nadzieję, że nic mu nie jest, albo że mnie nie zostawił. Czyżby wykorzystał i zostawił? Tutaj ten widok wcale nie jest lepszy, a jest bardziej niebezpieczny. Przez to, że go nie widzę i on nie wraca, zaczynam się robić bardzo podejrzliwy. Coś za długo lutuje tą bazę, szczerze mówiąc. Jeśli on planuje, ja nie wiem, kazał mi tu zostać, znalazł gany, znalazł naboje i zaraz mnie tutaj oflankuje, no to będzie bardzo wesoło. No to będzie, no pierwszy raz spotkam się z czymś takim. Ale dlaczego go tak długo nie ma? Jest, idzie. O kurwa, to nie on chyba. To on. Dobra, idziemy do tradera, czy co? Dobra, pożegnałem się z nim, papa. Na szczęście nie chciał mnie zabić. Mówił, że znalazł tam dużo snajperek. No to fajna, to może i ja się oblutuję na szybko. Chyba tak zrobię. Kurde, mać. Ale najpierw zdejmę z daleka tych zombie. Gdzie one są, do cholery?
No co jest, to chuj. Nie padł. Padł. Jasna dupa. Kurwa mać. Zaraz tutaj padnę. A, i zbugowałem się w ogóle. Nie mogę przeładować broni. To, co teraz robię, jest fatalne. To jest najgorsze, co może być. Jeszcze się bandażuję na otwartym terytorium. W terenie. No genialnie, genialnie. A ja myślę, że on wróci, słysząc... Kurwa, co jest? Słyszę coś. Dobra, biorę snajperki i spadam stąd. Dobra, biorę to. Nice. Biorę to. Co to tam się dzieje? O, dużo tego. Zaraz mnie ktoś tutaj zraszuje. MK16, niezbyt dobra broń, ale wezmę chyba. Dobra, jak najszybciej. Wezmę to. Nie mogę przeładować, cholera. Dziwne, że on nie wrócił. M4A1. Wezmę w ręce jeszcze tego gana, BDM-a i spadam. Dobra, spadam. Nie będę kusił losu. Dobra, to koniec przygody na dzisiaj. Tam pójdę w głąb lasu, za tory i się po prostu wyloguję. Dobra, tutaj. Pięknie. Exit. Było fajnie, było spoko. Do zobaczenia.